Ludzie sceny i ekranu w anegdocie. Taksówkarz wiózł Irenę Santor. Rzucał niespokojne spojrzenia w lusterko, aż stwierdził. Pani to trochę do Santorki podobna. Ależ to ja, roześmiała się perliście artystka. Chciałaby pani. Sławomir Głazek opowiada taką historię związaną z Niną Andrycz. Otóż robiłem zastępstwo w przedstawieniu, mówi, w którym ona grała. W trakcie pierwszego spektaklu spotykam się z nią pod sceną. Ona mnie zaczepia i mówi: Głazku, nie mów titi tata, tylko titi ta ta. Mówię sobie, chyba ma rację. Następnego dnia powiedziałem tak, jak sugerowała. Spotykamy się pod sceną, a ona mówi tym swoim wschodnim akcentem. Głasku, dobrze.